Dobra, koledzy i koleżanki, nie radzicie sobie? Nie płaczcie, już biegnę. Następna paczka tipów o Wukongu dla was. Tip numer 6. Szybka podróż. Mapy Wukongu są trochę poplątane i łatwo się w nich zgubić, ale jeżeli chcecie, to bardzo łatwo wrócić do ostatniej kapliczki. Na samym początku gry dostajemy pewien przedmiot, który ląduje w pierwszym slocie naszego ekwipunku. Jest to talizman szlaku kadzidła. Jeżeli go użyjemy, to nasza postać zniknie i przeteleportuje się do ostatnio odwiedzonej kapliczki. W trzecim akcie możemy odblokować niejako swoją bazę. Można się do niej przenieść z każdej kapliczki, ale jeżeli jesteśmy leniwi, to można też użyć przedmiotu, który dostaniemy, by się tam najpierw dostać. Tip numer 7. Jeżeli nie jesteście pewni, jak zainwestować iskry w drzewkach umiejętności, to nie martwcie się, po prostu próbujcie, co wygląda fajnie. Bo gra pozwala nam wyciągnąć iskry, kiedy tylko chcemy. Wystarczy, że wrócimy do kapliczki, wybierzemy menu samodoskonalenia, a później przydzielanie ponownie iskier. Tu możemy przytrzymać trójkąt, by zwrócić wszystkie iskry, które mamy zainwestowane, albo możemy też wybrać konkretną kategorię i przytrzymać kwadrat, by zwrócić iskry tylko z tej kategorii, albo możemy wejść do danej kategorii, wybrać zainwestowany punkt, kliknąć kwadrat i odzyskać tą jedną iskrę. Tip numer 8. Efekty pasywne na duchach. Jeżeli wejdziemy w menu wyposażenia i wybierzemy slot na ducha, to pojawią się tutaj wszystkie duchy, które do tej pory zebraliśmy. Każdy z nich ma jakiś aktywny skill, który może być mniej bądź bardziej użyteczny, ale co ważniejsze, 99% z nich ma też pasywną umiejętność, która jest aktywna cały czas, kiedy mamy go zaekwipowanego. Po najechaniu kursorem na ducha wystarczy przejechać prawym analogiem w dół, by zobaczyć efekt w wyposażeniu. Tip numer 9. Jeżeli znajdziemy na mapie przeciwnika, który płonie na niebiesko, to po pokonaniu zostawi on po sobie ducha. Może się tak zdarzyć, że w pośpiechu pokonacie ich i pobiegniecie dalej, nie podnosząc ducha. Nie martwcie się. W każdym momencie możecie iść do kapliczki i tam odzyskać wszystkie duchy, które zostawiliście po drodze. I tip numer 10. Któryś boss sprawia wam problemy i przy 10 próbie musicie znowu biec z kapliczki, a po drodze jest tona przeciwników i samo dojście do bossa zajmuje wam 10 minut? Nie martwcie się przeciwnikami. Każdy z nich ma swój maksymalny zasięg i możecie po prostu biec sprintem do bramy bossa, a oni zostawią was w pokoju. W większości. No to by było na tyle. Wracam do grania NG+. Mam nadzieję, że pomogłem i zobaczymy się następnym razem. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.